drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę pewność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Witajcie wszyscy tutaj zebrani na bardzo uroczystej i bardzo radosnej uroczystości. W pierwszej kolejności witam was, Moniko i Piotrze. Mieliśmy taki piękny znak już na samym początku tej liturgii i zobaczymy też, co tak naprawdę się wydarzy, że dzisiaj Piotr i Monika weszli tak naprawdę osobno, we dwoje do świątyni, a wyjdą jedno. I wspierajmy ich w tym, żeby tą modlitwą, to, że chcą nawet pochwalić się swoją miłością do mikrofonu dzisiaj w obecności Boga, złożyć sobie przysięgę na całe życie, my włączmy się jako Kościół, jako rodzina, jako najbliżsi w to, żeby wytrwali do końca w tym, co sobie będą dzisiaj ślubować. I niech ta miłość rośnie i niech w tym wszystkim wspiera was Pan. A my dołączmy się do tej modlitwy i do ich radości. Niech oni też, patrząc dzisiaj trochę na nich, uczmy się miłości. Uczmy się od nich miłości dzisiaj.